proszę obecnie o zabranie głosu przewodniczącego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Lawiczu, pana Józefa Niemczynowskiego. My, prawiczanie, tu zebrani na wojskowej kwaterze cmentarza parafialnego, mamy wielki zaszczyt uczestniczyć w obchodach 94. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Bitwa ta była nie tylko ważną dla Polski nowonarodzonej, ale całej Europy. Od wieków mamy ogromny udział w obronie chrześcijańskiej Europy i łacińskiej kultury. Obrona Europy przed najazdem muzułmańskim pod Wiedniem w 1683 roku, idei komunizmu pod Warszawą 1920. Sudu nad Wisłą stał się także świętem Wojska Polskiego. Niemal jednocześnie obchodził święto kościelne, maryjne, wojskowe i państwowe. Heroizm 20 roku narodu polskiego wywodzi się od nocy listopadowej, powstania styczniowego, śmierci Traugutta, drużyn strzeleckich i Związku Strzeleckiego. 1914 roku, jest setna rocznica, wyruszyła spod krakowskich oleandrów do Polski, do królestwa. Nad bolszewikami w bitwie pod Radzyminem zadecydowało bowiem o przyszłości Polski na niecałe 20 lat. Spokojnej odbudowy zniszczonego I wojną światową kraju, wprowadzenia systemu komunistycznego. Już rok wcześniej, 14 lipca, uczestnikiem wojny był. Stoimy dziś, jak co roku, w miejscu szczególnym dla Rawicza, przy kwaterze żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej, która licząc 115 mogił, jest jedną z największych w Wielkopolsce. Tak wiele tych mogił w Rawiczu to nie efekt jakichś działań wojennych tamtych czasów w pobliżu Rawicza, ale wynik funkcji, jaką Wielkopolska wtedy w czasach Bitwy Warszawskiej pełniła. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący Struktur Prawa i Sprawiedliwości, Szanowni Państwo, ja w zasadzie planowałem zrezygnować z przemówienia z racji pogody, ale ponieważ w czasie różańca wyszło słońce i deszcz przestał padać, to są takie znaki, które myślę powinniśmy dostrzegać, to zdecyduję się na kilka słów. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować za tą inicjatywę, tą uroczystość Gazety Polskiej, Prawo i Sprawiedliwości. Szczególnie chciałbym podziękować księżom, którzy tutaj byli z nami także w czasie deszczu. No ja miałem cały czas takie skojarzenie z księdzem Skorupką, który też był w trudnych chwilach właśnie w 20 roku. Kapłani szli na pierwszej linii frontu, bo to dzisiejsze święto nam też pokazuje, czym jest polskość. Zwróćcie Państwo uwagę, o tym mówił Pan Przewodniczący Niemczynowski, że święto Wojska Polskiego, święto wielkiego zwycięstwa Polaków jest również święto maryjne, święto religijne. I to też wiele mówi o duszy narodu polskiego, o tym, kim jesteśmy, co to znaczy być Polakiem, prawda? Jak bardzo ta tożsamość chrześcijańska, katolicka jest nierozłącznie wpleciona w tą duchowość polską. I bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy wszyscy razem. Mimo tego, że jest ona nie.